Witam, nazywam się Katarzyna Pajerchin. Od 10 lat jestem dietetykiem Naturhaus. Chciałabym opowiedzieć Wam dzisiaj o temacie zakwaszenia organizmu. Równowaga kwasowo-zasadowa to stan, w którym utrzymujemy optymalne pH organizmu, niezbędne do prawidłowego przebiegu wszystkich procesów życiowych. Przyjmuje się, że optymalne pH mieści się między 7,35 a 7,45. Kiedy nasze pH spada poniżej 7, wchodzimy w stan zakwaszenia, mogący doprowadzić do tzw. kwasicy metabolicznej. Zakwaszenie wywołuje wiele niekorzystnych zdrowotnych następstw. Uczucie zmęczenia, zmniejszenie apetytu, senność, bóle głowy i problemy z cerą. Jeśli niskie pH utrzymuje się w naszym organizmie przez dłuższy czas, może to doprowadzić do kamicy nerkowej, chorób układu krążenia, np. nadciśnienia oraz osteoporozy. Czynnikiem zewnętrznym, który ma decydujący wpływ na równowagę kwasowo-zasadową, jest to, co jemy. Produkty zakwaszające charakteryzują się wysoką zawartością fosforu, chloru i siarki. I są to mięso, ryby, jaja, produkty zbożowe oraz twarde sery. Produkty alkalizujące to takie, które działają odwrotnie niż kwasotwórcze i charakteryzują się wysoką zawartością potasu, magnezu i wapnia. I są to warzywa i owoce oraz mleko i jego przetwory. Innymi czynnikami, które sprzyjają zakwaszeniu są stres, wysokobiałkowa dieta, głodówka, brak ruchu lub zbyt intensywna aktywność fizyczna, która powoduje wydzielanie dużej ilości kwasu mlekowego. Teraz przedstawię główne założenia diety alkalizującej, czyli takiej, która pozwoli Wam utrzymać równowagę kwasowo-zasadową. Zmniejszcie porcje mięsa i ryb do 100-150 g dziennie na rzecz większej ilości warzyw i owoców. Nawet te o kwaśnym smaku działają alkalizująco. Wprowadźcie do diety rośliny strączkowe, ponieważ zawarte w nich aminokwasy neutralizują jony wodorowe, a więc wspierają równowagę kwasowo-zasadową. Zadbajcie o odpowiednią podaż płynów. Polecam wodę wysokowapniową, najlepiej z cytryną. Ograniczcie tłuste sery i unikajcie słodyczy. Działają one zakwaszająco. Zastosowanie powyższych wskazówek wspomoże odkwaszenie organizmu, dzięki czemu zaobserwujecie poprawę samopoczucia, metabolizmu, brak problemów z cerą oraz włosami. Jedynym efektem ubocznym będzie utrata kilogramów oraz lepszy wygląd. Jeżeli spodobał Wam się ten filmik, zachęcam do obejrzenia poprzedniego oraz do śledzenia naszego kanału Naturhaus Polska.